Witajcie moi drodzy, tutaj ojciec Romek Groszewski. Zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu Drzewo Figowe. Dzisiaj czytamy dalej Ewangelię według świętego Łukasza, to jest kolejny rozdział. Tym razem jest to rozdział, który jest tak zwanym powołaniem Szymona. Ten fragment jest fragmentem, gdzie jest opisane powołanie Szymona. Tłumy cisną się do Jezusa, chcą się z Nim spotkać, słuchać Go, jest ich za dużo, więc wchodzi do jednej z łodzi, właśnie do łodzi Szymona Piotra. I poprosił go, żeby odpłynął trochę od brzegu i wykorzystując taką naturalną akustykę jeziora głosił, mówił przypowieści, nauczał. W tym czasie właśnie Piotr i jego towarzysze, synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, słuchają także tego, co się dzieje. W pewnym momencie Jezus prosi, żeby odpłynęli i zarzucili sieci. Jezus mówi, że całą noc łowiliśmy, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. Wtedy padają też te słowa, wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów. I widząc cud, który się wtedy dokonuje, Szymon mówi do Jezusa, nie jestem godzien, odejdź ode mnie, jestem człowiekiem grzesznym. A Jezus mówi, nie bój się, odtąd będziesz ludzi łowił. Zostawili wszystko i poszli za Nim. Bardzo głęboki, symboliczny obraz, piękny moment w życiu świętego Piotra, Szymona Piotra. I dzisiaj to słowo Bóg do nas kieruje. My mamy takie doświadczenie, bardzo często, naszej grzeszności, które nas zamyka na Boga. I to zrozumiałe, że doświadczając słabości i grzechów, czujemy, że Boga rozczarowujemy, że Boga zawodzimy, że Boga w jakiś sensie nawet ranimy. To zupełnie normalne. To jest reakcja naszego serca, no, która jest po prostu reakcją na grzech. I źle pewnie by było, gdybyśmy nie odczuwali skruchy i żalu z powodu naszych grzechów i słabości. Ale może być tak, i to jest ryzyko, że nasza grzeszność sprawi, że zamkniemy się na Boga. Że tak bardzo się skoncentrujemy na naszej słabości i na naszym poczuciu winy, że to nas zamknie na Boga. I mam takie doświadczenie swoje własne, osobiste, ale też doświadczenie wielu ludzi, którzy przychodzą na rozmowę, na towarzyszenie duchowe, że bardzo często po grzechu, w doświadczeniu grzeszności zamykamy się i przestajemy się modlić. Co jest najgorszą z możliwych rzeczy, jakie możemy zrobić, kiedy grzeszymy. To znaczy zamknąć się na Boga. Jest taka pułapka i pokusa, ja bym to określił pokusą, pokusa, która brzmi, ja grzeszny nie mogę spotkać się z moim Bogiem. Ja grzeszny, ja nieczysty nie mogę spotkać się z Bogiem. Myślę, że doświadczenie słabości i grzechu dobrze jest, kiedy skutkuje w nas żalem, ale niedobrze wtedy, kiedy skutkuje w nas poczuciem winy. I chciałbym tutaj zrobić takie rozróżnienie na dwa rodzaje doświadczenia. Na żal, który mnie zamyka na Boga, czyli poczucie winy, tak głębokie i koncentrujące mnie tak naprawdę na mnie samym. I żal, który koncentruje mnie na relacji do kogoś drugiego, do Boga w tym momencie. Bo zobaczcie, to co zrobił Piotr, no on jakby ma świadomość tego, że jest grzesznikiem, ale równocześnie to nie jest istotne dla Boga, jaka jest kondycja naszego serca, żeby nas kochać. To jest niezależne od naszej grzeszności, od ilości grzechów. Miłość Boga jest niezależna od tego. Jego działanie w nas, owszem, ono może być jakoś zakłócone przez grzech. My możemy tak być nim pochłonięci, tak z nim zniewoleni, że czasami pewnych rzeczy możemy nie słyszeć. Tak?
ale dużo bardziej zamyka nas na Boga niż sam grzech. Właśnie takie myślenie, że nie jestem godny tego, żeby się z Nim spotkać. To jest trochę tak, jakbyśmy w tej modlitwie, którą wypowiadamy po Baranku Boży w trakcie Eucharystii, zatrzymali się w połowie zdania. Panie, nie jestem godzin, abyś przyszedł do mnie. I tyle. I rzeczywiście nie jestem godzien, rozchodzimy się. Bardzo mi przykro, starałem się, ale nie dałem rady. Możesz być mną rozczarowany i możesz zostawić mnie w spokoju. Na pastwę moich grzechów i słabości. Ale jest ta druga część zdania, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona moja dusza. Jedno słowo. Poza tym, moi drodzy, słuchajmy z wiarą tych słów, które wypowiada kapłan, kiedy trzyma hostię przed nami i mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Co to znaczy gładzi? To nie znaczy, że bierze i takie głaszcze. Nie. Gładzi to znaczy unicestwia. Zgładzony to znaczy unicestwiony, pokonany. Nie ma. Baranek Boży, który zgładził grzechy świata. Baranek Boży, który unicestwia grzechy świata. Znosi je. Nie ma ich. Grzeszność. Bóg sobie z nią poradził. Moi drodzy, Pan Bóg, to jest dobra nowina, Pan Bóg poradził sobie z naszą grzesznością. I wiecie, i teraz tak, bo znowu będzie, że ja mówię, że grzechy są nieważne. Są, grzechy są. Nie są ani ważne, ani nieważne. Grzechy są. Są czymś bardzo konkretnym i dobrze, żeby ich nie było. Ale czasami po prostu są. I nawet nie tyle, że z tego względu, że jesteśmy źli, że mamy złą wolę, ale po prostu najczęściej, bo jesteśmy słabi. Chcielibyśmy inaczej, ale czasami nasza zraniona natura bierze nad nami górę. I Bóg przychodzi do nas właśnie w takiej kondycji naszego serca i jest poruszony żalem, który mamy wobec Niego, żalem za grzechy. Co jakby ważne, to żal za grzechy, a nie poczucie winy są jednym z warunków dobrej spowiedzi. Żal za grzechy. Bo co? Bo żal za grzechy to jest w relacji. A poczucie winy to jest: nie jestem doskonały, powinienem być doskonały, a nie jestem. A żal za grzechy to jest: zraniłem Cię, jest mi z tego powodu przykro. Jest mi przykro z powodu tego, co zrobiłem. Żałuję. Przebacz mi. I z nami, takimi jakimi jesteśmy, Bóg może działać i dokonywać cudów. Nie z doskonałymi, idealnymi. Piotrowi jest daleko do doskonałości i przez całe jego życie będzie mu daleko do doskonałości. Będzie popełniał ciągle błędy. A mimo to jest Piotrem, opoką, na której Jezus buduje Kościół. Pomódlmy się, moi drodzy, o to, aby Bóg uwolnił nasze serca od poczucia winy i dał nam odwagę, żeby żałować za grzechy, płacząc w Jego ramionach, na Jego kolanach. Boże nasz, kochany Ojcze, przepraszamy Cię za wszystkie nasze grzechy i słabości. I dziękujemy, że przebaczasz nam, że kochasz nas takimi, jakimi jesteśmy. I że w naszym życiu, pomimo
grzechu i słabości działasz. Dziękujemy Ci za to, że nie rezygnujesz z nas. Ufamy Tobie i Twojemu miłosierdziu, który jesteś Bogiem, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Kochani, trzymajcie się ciepło, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem z Panem Bogiem.